Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. No tak, pierwszy odcinek. Let's play Pokémon FireRed. Tak, postanowiłem nagrać FireRed, bo do tych emeraldów nie miałem siły, one mnie nerwowały. I w tych chyba jest ładniejszy soundtrack, z tego co mi się wydaje. Naprawdę, w tych jest według mnie dużo ładniejszy soundtrack. W tamtych jest taki... Taki naprawdę, że tak to określę, pikselowaty. A tutaj jest taki naprawdę fajny. To mi się naprawdę podoba. Dobra, tutaj macie oczywiście instrukcję, tam co czym się robi, wiecie. Tu to jest taka chwilowa ten instrukcja. On i tak to wszystko tłumaczy później. Więc. Witajcie, bardzo się cieszę, że was poznałem. Witajcie w świecie Pokémonów. Nazywam się Oak. Ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat jest zamieszkany przez stworki zwane Pokemonami. Dla niektórych Pokemon są zwierzętami, inni używają ich do walk. Ja osobiście studiuję Pokemony zawodowo, no, że tak to określę. Tak. Ale najpierw powiedz mi coś o sobie. Tak, zapraszam na pamięć. Nie, po prostu chodzi mi o to, że tak, tą wersję przeszedłem już kilkakrotnie i na początku musiałem jej nagrywać tak po prostu. O, wiecie co, chyba jest tak troszeczkę nierówno. Dobra, jest chyba lepiej, no nie? Tak, i na początku musiałem jej nagrywać, bo po prostu już mi się trochę przejadła chyba wtedy, ale nie, teraz naprawdę trochę za nim zatęskniłem i jest naprawdę, według mnie będzie naprawdę bardzo fajny let's play, bo to znam bardzo dobrze, tamtej nie znam prawie wcale, tamtą przyszedłem naprawdę dwa razy, no mniej więcej, a tą przyszedłem naprawdę wiele, wiele razy, zawsze do niej siadałem. Dobra, ale wracajmy do tego, co tam gada. Teraz powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Oczywiście mówimy sobie chłopca, to wygląda według mnie dużo fajniej niż w wersji Ruby, Szafir i Emerald. Tutaj wyglądają naprawdę dużo lepiej postaci. Niestety dziewczyny wam chwilowo nie pokażę, ale wygląda też naprawdę na bardzo wysokim poziomie zrobiony model, tak więc naprawdę jest bardzo dobrze. Tak, jest tutaj opcja Lower, czyli że małe literki. A, i dlaczego nie wziąłem polskiego Roma? Można łatwo znaleźć polskie Romy. Tak więc nazywa się Ociepka, tak. Można łatwo znaleźć polskie Romy, ale ja nie chcę polskich Romów, bo polskie Romy mają taki zwyczaj, że się w niektórych miejscach bardzo często kraszują. Że są miejsca, gdzie po prostu trzeba i tak użyć angielskiego Romu, że po prostu zmieniamy nazwę na taką samą, jak był polski, wrzucamy go po prostu do tego miejsca, tamten sobie gdzieś tam chowamy, używamy tamtego w tym miejscu, w którym się gra crashuje i jest sweet. I potem już sobie możemy znowu grać na polskim. Ale są takie miejsca, gdzie to nas po prostu zaskakuje. Na polskim robię bardzo często jest to, że jak ktoś gra już, żeby mu powiedzieć, jest to Mart w pierwszym mieście. Ja wam powiem dokładnie, które to było miejsce. My tam dzisiaj powinniśmy dojść. Ale dobra, mniejsza o to. To jest mój wnuczek. Jesteście rywalami od kiedy byliście dziećmi. Jak on się nazywał? My weźmiemy Gary, nazwa z anime. Czy to było Gary? Tak. Tak, pamiętam już. Nazywał się Gary. Macie to tak. Ale fajnie zrobili według mnie. Ociepka. Ciekawie, po co ja to tłumaczyłem, ale dobra, nieważne. Wiecie, czasami mogę głupoty gadać, jest późno. A, i właśnie, jeśli ktoś ogląda Koopa i będzie oglądał tą serię. A nie, nie będę wam spoilował. Nie, bo to i tak była głupota. Nie, bo było, że twoja własna przygoda zaraz się zacznie. Nie można iść spać. Ociepka zagrał na NES-ie. Okej, czas ruszać. Tutaj taka jedna informacja. Ociepka usiadł do komputera. Co chce zrobić? Item storage, withdraw item. Potion. Tak. Ja czasami potrafiłem przez całą grę tego Potiona stąd nie wziąć. On jest naprawdę... Może wam życie uratować, naprawdę.
Zawsze lepiej mieć tam parę potinów w zapasie. A z matką nie musimy rozmawiać. Ta wersja jest o dużo fajniejsza, jeśli chodzi o taki początek. To po prostu się idzie i się wszystko zaczyna, nic, nie ma tam żadnego tam gadania. Czekaj, nie wychodź. Nas Ołk zawołał oczywiście. To niebezpieczne. W trawie żyją. W wysokiej trawie żyją dzikie Pokémony. Potrzebujesz własnego Pokémona, żeby się bronić. Wiem, chodź ze mną. PS, jeszcze nie wiem jakiego startera wezmę, naprawdę to jest pełny spontan. A jeszcze tutaj postać nie sterujemy, ona idzie w 100% tak za Ołkiem. Dziadku, jestem zdenerwowany czekaniem. Coś takiego. Zniespaczony. Gary, daj mi pomyśleć. O tak, mam pomysł. Powiedziałem ci, a właśnie, sorry, to nie było mam pomysł, tylko a właśnie. Powiedziałem ci, żeś przyszedł. Po prostu czekaj. Ociepka. Trzy Pokémony tam są. Kurde, coś tam było. Że sam są w Pokébolach, no nie. Gdy byłem mały, byłem prawdziwym trenerem Pokémon. Ale teraz jestem stary i mam tylko i zostały mi tylko te trzy. Weź jednego. Dawaj, wybieraj. Dziadku, nie fair. A co ze mną? Bądź cierpliwy, Gary. Może wziąć jednego także. No, my oczywiście możemy sobie wybrać z tych trzech. Niezależnie od tego, co wybierzemy, on i tak będzie miał lepszy typ niż my. Tak. I tutaj wolę tą wersję, bo ja wolę pierwszą generację od trzeciej. Trzecia generacja była dla mnie trochę taka irytująca. Wiem jedno, na pewno nie wezmę Squirtla. On jest naprawdę, można wyszkolić naprawdę bardzo dobrego Pokémona i o tym bardzo dobrze wiem. Ale ja tego nie chcę robić. Po prostu zawsze jak zaczynałem Squirtlem, to wszystko się kończyło po 20 minutach gry. Dalej mi się po prostu nudziło i wolę Bulbazaura albo Charmandera. Bulba, no to macie, tutaj wam pokażę wszystkie trzy startery, jak wyglądają. Nie będę łączyć, co to jest, tam jest. Czy zdecydowała się na tego Pokémona? Coś takiego. Tak, pierwszy raz przyszedłem grę na. Znaczy, no prawie przyszedłem, nie przyszedłem, ale ten Elite Four na Charmanderze. Wtedy to już był Charizard 70, żeby sobie ukłamać czwarty level. Ale wtedy ekspiłem tylko jego, nikogo więcej. Drugi raz zacząłem grać sobie Bulbazaurem, tak zupełnie dla jaj. Bo uznawałem go za naprawdę, naprawdę bardzo słabego Pokémona. I postanowiłem nim nie grać nigdy, bo nie mogłem nim nigdy wygrać pierwszej walki. Już teraz wiem, jak to się robi, wszystko tak, więc luzik. Squirtle, no jak już mówiłem, nie będę go wybierał. I teraz tutaj jest mój pierwszy dylemat. Mógłbym zrobić dwa let's play, jeden Bulbazaurem, drugi Charmanderem. O, ale mógłbym zrobić Nuzlocke. No, jakbym zrobił let's play Nuzlocke, to było coś. Miałbym motywację, żeby dużo expić. No nie, to było coś. Nuzlocke to jest gra naprawdę, naprawdę bardzo ciężka. Chodzi o to, że tak, jeśli Pokémon umiera, to go wypuszczamy. Po wypuszczeniu Pokémona nie ma szans już na jego zdobycie. Jeśli przegramy walkę, to koniec gry. Wszystkie Pokémony powinny być wypuszczone, tak więc. Lipa. To jest tak. Możemy złapać tylko pierwszego Pokémona, jakiego spotkamy po wejściu do jakiejś tam miejscówy. I w ogóle nie można używać legend, to jest tam w skrócie. A, i nie można używać przedmiotów leczących, można się leczyć tylko w Pokécentrach i u osób, które ci proponują leczenie, to jest tak w skrócie. Wiecie co, jednak się chyba skuszę na tego Charmandera, bo dawno nim nie grałem. A wiem, że jest naprawdę dobry i sentyment, no. Czy chcesz nadać mu imię? Myślę, że tak. Poczekajcie, dobra, teraz sobie coś policzę kursorem, także wam to będzie naprawdę masakrycznie wyglądało, ale cicho. Zalmiczko, cieka. Nie, dobra, jednej literki zabrakło. O Boże, zwiechu. Nie, zwiechaj się, no. Tak, chciałem dać Grave Digger, ale to jest za długie. Jako, że to jest facet. Dobrze, to jest A. Tak. Warmi. Ja oczywiście wiem, co jest Squirtle.
Wezmę tego jedno. W takim razie wezmę tego. Gary otrzymał Squirtle od profesora Hawka. Na niebiesko są głosy męskie, na różowo są głosy kobiece, a na szaro są głosy narratora. Iż my możemy sobie stąd wyjść, możemy to totalnie olać. No, prawie. Czekaj, ciepka, przetestujmy nasze Pokémony. No, dawaj. To nie będzie dosłowne tłumaczenie, to będzie tłumaczenie takie, wiecie, podwórkowe wręcz, no, to będzie takie moje. No i wiecie, tam rywal Gary chce walczyć i tak dalej, i tak dalej. Rywal Gary wysyła Squirtle. Już walki wam dalej nie będę tłumaczył, bo to jest naprawdę banalne wręcz, tak więc. A to wam mogę przetłumaczyć jeszcze. Wait, what? Czemu on jest na Shadow Oak? Może on jest jakimś rodzajem narratora albo coś. Och, ta dziecięca. Kurde. Porywność, coś takiego. Zbyt porywny jak zawsze. Ociepka, nigdy wcześniej nie miałeś walki w Pokémon i teraz ci wszystko wytłumaczę. Pokémony walczą i ich trenerzy mówią, co muszą robić. Coś takiego. Czy tam muszą pokonać wroga. Cicho. Teraz jest, że trzeba pokonać wrogiego Pokémona, sprowadzając jego życie do zera. Ale po co mam ci gadać? Koniec teorii. Weźmy się do praktyki. Spróbuj zawalczyć i zobaczysz samemu. Fight oczywiście. Scratch. Mogę wziąć Bulbasaura, bo on jest naprawdę taki specyficzny bardzo w treningu, ale dobra, już trudno. No i zobaczcie, i czy ten soundtrack nie jest o wiele lepszy niż tamten pikselowaty wręcz, który był wtedy? To była pierwsza gra, która mnie loguje przy nagrywaniu. Boże, jak ja dawno nie grywałem Hiperkama. Sentyment. Nie, naprawdę, to jest naprawdę fajny jest program, ale niestety Fraps według mnie ma dużo lepsze możliwości. Sam nie wiem w sumie, czemu się przerzuciłem na Frapsa. Znaczy, że wielu ludzi używa jednak Frapsa niż Hiperkama. Hiperkam podobnie, że jest dużo bardziej zawodny. Nie wiadomo. Nie sprawdzałem. I tak jest, mamy 6 level, oh yeah. Co niemożliwe? Wybrałem złego Pokemona, tak. Trzeba wziąć Bulbasaura, to bym cię potem brał na hito. Cicho. No i dostaliśmy 8 deszek za zwycięstwo. Wspaniale, dostajesz, wygrywasz pieniądze i twój Pokemon rośnie. Walka z innymi trenerami sprawia twojego Pokemona silniejszym, coś takiego, wiecie, to jest takie... Naprawdę. Okej, sprawię, by mój Pokemon był silniejszy, walcząc z nim z dzikimi Pokemonami. Pa. I to było tak w skrócie. O Boże, jak ja chcę Running Shoes. Tak, tutaj Running Shoes będą dość późno. Już możemy sobie totalnie to olać i wyjść z miasta, nie ma nic. Ani matka się z nami nie żegna. Naprawdę, albo to totalnie olali w grze. O, widzicie? Zdrowy czerwony, bo nie wiem, bo na małym ekranie to jest takie... różowe chyba. Nie wiem, nie, naprawdę, na małym ekranie tak dziwnie to wygląda trochę. Wygląda trochę nawet jak pomarańczowy. Albo jestem daltonistą. Skupiłem na to, co było na znaku. Tak, bo są znaki trainer tips. Nacisnij start, albo otworzyć menu. Start był enterem, czy źle kojarzę? Ach, start był enterem, tak. Summary. Jaką mam naturkę w ogóle jego? Jest natura? Relaxed. Nie pamiętam, co podnosiła, jakie mam staty. Atak wysoki, specjalny atak wysoki, speed wysoki. No, i tak ma być. Będzie z niego bardzo fajny ten... Mixed Sweeper. Ja, że tutaj Mixed Sweeperów się ogólnie używa w grach na NDS-a i do walk przez multiplayera. Przez Wi-Fi. Cóż to będzie? Ratata, o nie! Jak to? O, piesek szczeknął. O, chyba czas kończyć odcinek, jak wam powiem, wiecie? Tak więc skończymy tę walkę w następnym odcinku. No ale na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie, róbcie coś tam chcecie. I pa, pa! O Boże, zły przycisk.